Serdecznie witam o poranku w kolejnym aceranku. Zacznijmy od fragmentu Słowa Bożego, które pochodzi z Księgi Jeremiasza, rozdział 15. Na początek dwa wersety, 15 i 16. Ty wiesz, Panie, wspomnij i wejrzyj na mnie i odpłać za mnie moim prześladowcom. Nie dopuść, abym zginął wskutek Twojej pobłażliwości. Pomnij, że dla Ciebie znoszę hańbę. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie Boże zastępów. Można powiedzieć, że oto Jeremiasz skarży się przed Bogiem, a jednocześnie wyznaje swoją miłość do Boga i miłość do Jego słowa. Mówi Jeremiasz, że kiedy Bóg kładł słowo przed nim, to on je pochłaniał. Nie buntował się przeciwko temu słowu, nie buntował się przeciwko Bożym wyrokom, ale całym sobą przyjmował to słowo i przekazywał to słowo dalej. Jakiekolwiek byłoby to słowo, Jeremiasz powiada, że było ono rozkoszą i radością jego serca, a siebie samego określa jako nazwanego Bożym imieniem. I właśnie taka postawa Jeremiasza była przyczyną prześladowań, które znosił ze strony swojego narodu. Przywódcy Izraela nienawidzili Jeremiasza. Nie dlatego, że był złym człowiekiem, nie dlatego, że swoją postawą przynosił wstyd Izraelowi, ale dlatego, że ośmielał się głosić odważnie słowo, które Bóg kładł na jego sercu. Nigdy się nie wycofywał. Nawet miał sytuację, w której głosząc przeciwko Jerozolimie, zapowiedział jej zburzenie. I kiedy Izraelici chcieli go za to zamordować, powiedział: dobrze, zabijcie mnie, ale to słowo i tak się spełni, bo to jest słowo, które pochodzi od Boga. Drodzy bracia i siostry, czy my dzisiaj, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, poważnie traktujemy Słowo Boże? Czy ono rzeczywiście, tak jak powiada Jeremiasz, jest naszą rozkoszą i jest naszą radością? Czy słowo, które przekazujemy w codziennych rozmowach, w świadectwach, w kazaniach, w nauczaniu, w ewangelizowaniu ludzi, czy to jest słowo, które pochodzi od Boga? Czy nie jest to czasami słowo, które pochodzi z naszego intelektu, które w odpowiedni sposób, przyprawione ludzką mądrością, dawno straciło swoją moc, dawno straciło swoją wyrazistość i właściwie nie ma żadnego wpływu na ludzi? Niczego nie zmienia, jest jedynie głoszone dla głoszenia. Oj, dzisiaj mamy modę na takich kaznodziejów, którzy głoszą, żeby głosić. Po takim kazaniu wszyscy są z jednej strony zadowoleni, chociaż nie wiedzą z czego, a z drugiej strony pozostają głodni. I kiedy wychodzą z takiego nabożeństwa, szukają na własną rękę.
Kto dał nam prawo fałszować Słowo Boże? Kto dał nam prawo sprzedawać ludziom towar, który jest fałszywie ometkowany, który jest po prostu zwyczajną podróbą i nie ma nic wspólnego z Bogiem? Czy nie boimy się Boga? Czy nasze serca nie są pełne smutku, kiedy patrzymy na ludzi, do których mówimy już być może 10 lat i widzimy, że ci ludzie się nie zmieniają, a jeśli już, to zmieniają się na gorsze. Czy nie boli nas serce? Kaznodzieje, jeśli widzisz ludzi, do których mówisz, którzy nie zmieniają swojego życia pod wpływem Twojego Słowa, to nie jesteś Bożym kaznodzieją. Nie jesteś kaznodzieją, który pochodzi od Boga. Jesteś kaznodzieją diabła, który sieje śmierć i sieje zniszczenie. Każdy Boży kaznodzieja, wiecie co powie? Posłuchajcie. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. To jest płacz Jeremiasza. On patrzy na swój naród i płacze. Gdy patrzysz na swój Kościół i widzisz grzech, widzisz lenistwo ludzi, widzisz ich obojętność, widzisz ich niedzielną religijność, czy płaczesz nad tymi ludźmi? Czy też zadowolony z siebie powiesz: witajcie bracia, witajcie wy wszyscy, którzy wierzycie i nie wierzycie. Witajcie, bo Bóg was kocha. Czemu kłamiesz? Czemu kłamiecie, ludzie? Czemu oszukujecie? Gdzie w Biblii jest napisane, że Bóg jest zadowolony, iż Jego lud odchodzi od prawdy, iż Jego lud żyje byle jakim życiem? Gdzie znajdujecie takie słowo? A jeżeli mówicie tak do ludzi, bądźcie przeklęci. Bądźcie przeklęci, bo mordujecie Boży naród i Bóg wam tego nie wybaczy. Jeremiasz, kiedy patrzył na swój naród, płakał. Płakał dlatego też, że musiał temu narodowi mówić ciężkie i trudne rzeczy. A miłość, którą miał do Izraela, mówiła mu, że oni się nie nawrócą. Że oni nie zmienią swojego postępowania. Nie miał powodu, żeby się cieszyć, żeby siadać w gronie towarzyszy i bawić się, śmiać się, pić, klaskać. On raczej mówił, że jego boleść jest nieuleczona. Ona trwa bez końca. Bo jakże patrzeć obojętnie na Boży naród, który umiera? Wy, którzy jesteście odpowiedzialni za swoje zbory, płaczecie nad nimi? Tylko nie mówcie, że nic złego się nie dzieje, bo to jest kłamstwo. To jest oszustwo. Biegacie do księży katolickich. Kobiety wysyłacie za kazalnicę, aby nauczały. Pozwalacie ludziom na rozwody i powtórne związki małżeńskie. Pozwalacie na nieczystość, na cudzołóstwo, na niemoralność. Przecież to jest prawda. Przecież to nawet wy mówicie. Wystarczy usiąść przed ekranem i poczytać różne wpisy.
Więc dlaczego nie zmieniacie swojego życia? Więc dlaczego nie decydujecie się na to, aby stać się głosem Boga dla owiec, które Bóg wam powierzył? Powiecie, a to Stary Testament. Jeżeli w Starym Testamencie Słowo Boże było nienaruszalne, to w Nowym Testamencie, o zgrozo, nie próbujcie go zmieniać, bo krew Jezusa Chrystusa lała się po szorstkim drewnie po to, żeby to Słowo pozostało nadzieją dla wszystkich, którzy chcą go słuchać. Obyście nie musieli usłyszeć to, co apostoł Paweł powiedział judaizującym w Galacji: bądźcie przeklęci. Niech każdy będzie przeklęty, kto Słowo Boże przekręca i czyni z niego niewłaściwy użytek. Kto wam pozwolił pozabijać duchowo ludzi, których powierzono wam pod opiekę? Nadzieją dla Jeremiasza było słowo, z którym Bóg zwrócił się do niego: Jeremiaszu, jeżeli zawrócisz, i ja się zwrócę do ciebie, i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami, choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Jeremiasz usłyszał straszną rzecz. Z jednej strony powiedział Bóg do niego: przestań płakać, przestań narzekać, zwróć się do mnie. A wtedy zobaczysz, że ja jestem zwrócony ku tobie. Będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz siebie, Jeremiaszu, wszystko to, co najcenniejsze, bez tego wszystkiego, co pospolite i dostępne bez żadnych ograniczeń, to wtedy będziesz moimi ustami. Jeremiaszu, nie po to cię postawiłem przed moim narodem, żebyś tylko rozpaczał, żebyś tylko narzekał, żebyś tylko płakał, ale masz być dla nich jak mur, jak spisz. Będą z tobą walczyć, ale nigdy cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą. Drodzy kaznodzieje, Bóg was postawił, abyście byli jego ustami. Wy nie macie schlebiać Kościołowi, nie macie schlebiać wiernym, nie macie się wkupywać w ich łaski, ale macie mówić im prawdę. Bez względu na to, jaki koszt poniesiecie, może Kościół wtedy nie da wam pieniędzy, ale Bóg mówi: stań przede mną, zwróć się do mnie, a ja się zwrócę do ciebie. Może będą o was źle mówili, ale Bóg mówi: zwróć się do mnie, a ja o tobie będę dobrze mówił. Na kim ci zależy? Na ludzkiej opinii? Czy na Bożej opinii? Na czym ci zależy? Kaznodziejo, obyś nie był przeklęty. Obyś nie był przeklęty. Obyś nie był przeklęty. Stań się więc ustami swojego Boga i mów prawdę. Mów prawdę zawsze i wszędzie. Dobrze jest mówić ją w miłości, ale mówić prawdę. Nie okradać Kościoła z tego, co Bóg do niego posyła. Kto ci dał prawo ludzi zatrzymywać w drodze ku zbawieniu? Kto ci dał takie prawo, żeby ludzi wrzucać do piekła? Nie mamy takiego prawa. My, którzy głosimy słowo, nie mamy takiego prawa. Pamiętajmy, my, którzy głosimy słowo, zdamy sprawę z każdego słowa.
Dlatego mamy możliwość, aby spojrzeć w zapisaną Biblię i głosić tak, jak tam jest napisane, a nie tak, jak my byśmy chcieli, żeby było napisane, i nie tak, żeby z tego czerpać jakiekolwiek korzyści. Kościele, żyj, a nie umieraj. Amen.